Dobra. Mera. Tu jeszcze nie możemy wejść. Jeszcze. Tak, tak, jeszcze. I jeśli znacie grę, tak samo... Jak to powiedzieć? Widzieliście wcześniej trailery, interesowała was ta gra wcześniej, zanim jeszcze w ogóle wyszła Hen, to pewnie kojarzycie to. Tak miała gra wyglądać na początku. Tak, tutaj miały być właśnie punkty krwi, tutaj życie, a tu takie inne sprawy. Gra miała bardzo fajnie wyglądać, zapowiadała się świetnie, choć miała mieć gorszą grafikę. Ale tak czy siak, gra jest świetna. Noob Camper. Nie wiem, Cheater Camper, to się nie pamięta, nieważne. Dobra. I wchodzimy do Lucky Star Motel. I mam nadzieję, że mam na odpowiednim poziomie perswazję czy zastraszanie, ponieważ jest to potrzebne. Tak, teraz zapisuję tak normalnie. Aż nie wiem po co. O cholera, o, zapomniałem. Mówiłem już o radiach. Później wam coś powiem. W radiach są specjalne komunikaty. No to się powtarzają, ale niektóre z nich mają odzwierciedlenie w grze. Dają lepsze światło na spojrzenie, właśnie. Tak samo jak telewizje, te wszystkie wiadomości. Nie wiem, czy wam już pokazywałem. Nie, chyba nie pokazywałem. Kurde, ale pokażę wam później coś. Teraz nie mogę, bo ta audycja, pamiętam, że audycja akurat w Hollywood w tym czasie nic nie daje. Są to po prostu reklamy, tak dalej. Takie parodie niektórych gier innych, czy coś w tym rodzaju. I tyle. Nie ma odzwierciedlenia w fabule. Wcześniej, w Downtown, jest dobre rozmowy, bo tam jest taka dziewczyna, która rozmawia z niektórymi ludźmi i tak dalej. I właśnie pewna postać się tam pojawia, rozmawia z nią, z którą będzie mieli do czynienia. Dobra, pogadajmy z Davidem. Ty jesteś hater? Chcę twój scenariusz. No, you can't. Chcesz, żebym zniknął? To dawaj cholerny scenariusz. Here. A teraz powiedz mi, kto z tobą współpracuje? I będziemy skończeni. Skończymy tą całą sprawę. Szopkę. His name? Man, he goes by Julius. That's all I know. I'm supposed to meet him tonight. He's just a weird beach bum under the Santa Monica Pier. Man, why are you doing this to me? Dziękuję za twoją współpracę, Davidzie. I pamiętaj. O tym wszystkim. Dobrze być to Sferatu. Prawdopodobnie od razu się przestraszył naszego wyglądu. Tu będziemy jeszcze też? Nie będziemy tu później. Tutaj są specjalne drzwi. Tu... O, 8, a ile mam? 6. Okej. Tu jest portfel. $200 nie chodzi piechotą. I gdzieś tu chyba jeszcze będzie zegarek? Nie, pilsy. Okej. Nie ma okna prawie? W ogóle nie ma okien. Takie trochę obskurne te pomieszczenie, ten hotel. Dobra, i wchodzimy tutaj. Niby morderca uciekł, ale zostawił nam kartę. A jest to... Brothers Salvage? To jest tego? Zasypisko? Braci? To się w rodzaju? Zawsze zastanawiałem się, jak on stąd uciekł, bo chyba nie zmieści się przez takie małe coś. W toalecie spłukany został. Tak... No nie bywa. Dobra, skończyliśmy na razie tutaj. Punkty. 10. A, mogłem wcześniej sobie ulepszyć. Dobra. A, Brawl Ability. Finance Ability. A ja... O mój Boże.
Finance. Tutaj trójeczka. A, i to Brawl. Ale Brawl jest... Nie wiem, czy warto tracić punkty na Brawl, bo to jest tylko walka wręcz. I teraz się pewnie ktoś nas przestraszy, bo tego. Bo wyjdziemy prosto na ulicę. Właśnie. Nie ma tu innego wyjścia, niestety. Jest to nieuniknione takie przestraszenie ludzi. W pewnym momencie mi to już zaczęło denerwować, ale teraz no to leje także. Uuu, gonię was, gonię was! Przyjdziemy ich. Policjant. Jakby mnie zobaczył, zacząłby strzelać do mnie od razu. Fastback. Bóg przez U, nie? Dobre. Co nie, nagle muzyka ucichła? Jest nasz kontakt. Zanim z nim porozmawiam, tutaj pójdę. Czemu wyjąłeś katany? No i gadamy. Hej! Yeah? What do you want? Ty jesteś tym kolesiem z kasetą? Isaac mnie przysłał. I mean, what? Who the hell is Isaac? I don't know anyone named Isaac. Get lost, pal. No dalej, no przestań. Wiem wszystko o kasecie. Po prostu mi ją daj i będziemy mieli to z głowy. Tape? What tape? I don't know what the hell you're talking about. I'm getting the hell out of here. Słuchaj, wszystko jest w porządku. Powiedz mi, czego tak się boisz? All right. Sorry. It's just that... I mean, something is... I just want out of this whole thing. I don't want anything to do with that damn tape. Czemu? O co chodzi? I don't know. I mean, when it comes to video, I've seen everything. And I do mean everything. But this thing... It's sick. It can't be real, but it is. I know it. It's real and it scares the hell out of me. O, co to było? Naprawdę jest aż tak źle? Oh, you have no idea. It's disgusting. That girl, the things that are happening to her, it just ain't right, man. It just ain't right. No, something's wrong. Something's after me. I swear to God, something's after me. Co? O czym ty w ogóle gadasz? Every place I go, wherever I look, I see things in the shadows. My phone rings, I hear something breathing on the other end, and... Shit. I'm out, man. I'm out of this whole thing. Dobra, dobra, po prostu daj mi tę cholerną kasetę. I don't have it. I stashed it someplace. Look, you need to find Ginger Swans. Huh? What the hell was that? Oh, shit. Did you see that? I'm getting the fuck out of here. What the... Oh, Christ! Oto to, co się z nim stało. Został pożarty. Nieciekawie to wygląda, ale mamy kasetę. Chwilowo jednak będę kończył. W następnym odcinku pójdziemy do Isaaca i zobaczymy, co jest na tej kasecie. Do zobaczenia. Witam was ponownie w Vampire The Masquerade Bloodlines. Ostatnio odebraliśmy książkę. O, nietoperki. Odebraliśmy książkę dla Isaaca. Nie mylę się zaraz. Tak. Dobra, spotkaliśmy kuriera Isaaca, który srał w gacie. Powiedział nam coś, dał nam wskazówkę. Dwa słowa. Ginger Swans. A, i oczywiście David Hatter, który pisze scenariusz o wampirach, oczywiście sam o tym nie wiedząc.
że czy no, nie wie o istnieniu, ale po prostu pisze, bo ktoś mu pomaga. Najprawdopodobniej jakiś inny wampir. Później wytłumaczę pewien wątek, który się tu odegra. Czy mógłby odegrać, ale się nie odegra akurat, bo jesteśmy Nosferatu. Ale na razie chodźmy do Isaaca. Powiedzmy mu, że nie odzyskaliśmy kasety, ale mamy wskazówkę. Rany, jak ja lubię quick save'y. Hej! Hand me the item. Koleś nie miał tej no, kasety. Did he at least make a good excuse? Coś mam roca o Ginger Swan? Coś kojarzysz z tym? Coś rozumiesz z tego? Ginger Swan. Swan. Not an animal. A name. Brings back a lot of memories. 70 years ago, wasn't a man in this city that wouldn't have given up his family, career, or anything else for one night with her. Więc, gdzie ją znajdę? That depends. You believe in an afterlife? Ginger Swan's been dead since the 50s. 20 years after, there are still grown men weeping at her grave. I don't know how she's relevant, but I have faith you will figure it out. Ach, zobaczę, co mogę zrobić. Czyli cmentarz. Chociaż na razie jeszcze przeniesiemy się do Santa Monica. Po pierwsze, tam jest wysypisko, co nie? Dobra. To tutaj chyba jest mapka. A, i ten muszle, ten artefakt, można nazwać po prostu tam ohydnym kielichem, ale ja wolę mówić muszla. Nie wiem czemu. Takie przyzwyczajenie. Najpierw pójdziemy, okej, do mieszkania. Ponieważ możemy zyskać misję. O. O, źle wyszedłem, ale trudno. O, stąd widać tego. Venture Tower. Tam jest. Nie widziałem tego wcześniej. No, ale cóż. Trudno. Możemy trochę rzeczy posprzedawać, mi się wydaje. A jeszcze mamy punkty. No, przynajmniej jakiś handel mamy w miarę dobry. Dobra, posprzedajmy parę rzeczy Tripowi. O! Cześć, Trip! Thanks for coming back. What you need? Handlujmy! Alright, here's what we got today. Morfinę dostawię, jak zawsze. Sprzedajemy. Brawl Research. A, bo to jest książka komputerowa. Komputerowa. O. Dobra, kupujemy. Kamera. Firearms, tak? Prawdopodobnie. No, ciekawe, fajnie. Dobra. Może się przydać nawet. Okej, okay, doraz do mieszkania. Tu stoi lump, ale... Przemkniemy się obok niego. Wszystko będzie w porządku. Musimy zajrzeć do laptopa. Fajnie będzie, jak już będziemy mieli własne mieszkanko w downtown. Zobaczycie dlaczego. O, zaraz. Nic, nic, a nic. Home, sweet home. Mercurius. A, zatrzymaj się u mnie w apartamencie. Jeśli będziesz mógł. Ktoś tam, I set you up. No, nieważne. Nie otykaj masła.
No i nowe jakieś badania, coś tam, nieważne. A Gambit. King został, król został odsłonięty. Która się nie odsłania w szachach. Business in Hollywood, czyli sprawa w Hollywood, no. Business w Hollywood. Książę chciał kupić chyba ten restaurację. I okazało się, że oni odmówili. Okazuje się jednak przy okazji, że jakiś krytyk ocenia tę kafeterię, jeśli tak mogę to nazwać. I mamy sprawić, by wydał jak najgorszą opinię. Nie jestem pewien, czy dlatego, żeby można było łatwiej kupić. Żeby się zgodzili na sprzedaż samych siebie, że powiem, coś w tym rodzaju, wiecie o co chodzi? Czy po prostu jak zemsta, żeby po prostu ich zamknąć? Czy potrzebuje krwi? Chodź zaraz, sprawdźmy jak tam kielich. No, no trzeba mówić kielich, no. Nie, nie potrzebujemy krwi. No trzeba mówić kielich, no. Dobra, najpierw idziemy na plażę. Ponieważ znajduje się tam... Nie mam perswazji? 7, nieźle. Znajduje się tam... pomocnik... ten pomocnik, mogę tak to nazwać? No pomocnik Hatera, no koleś, który pomaga mu czytać scenariusz. I mamy się nim zająć, w ten czy inny sposób. Jak widzicie, wszyscy inni zniknęli. Został tylko ten pan. I to jest właśnie Julius. What did he want? Jesteś Julius? No. Mówisz za dużo, Julius. Please, I didn't mean to. I don't understand what I am. I didn't know. Wiesz, jaka jest za to kara, Julius? Wiesz? I'm so sorry. Please, I'll never do it again. Julius, karą za gadanie jest śmierć. Zrozum, to nie są moje zasady. Please, find your heart. Julius, przestań. Robisz to trudniejsze niż jest. You could let me go. I promise, I would leave Los Angeles. I swear. No nie wiem, Julius. Wiele osób będzie wkurzonych. Co z tego będę miał? I don't have much. Just some money. $100 or so. Na stówa? Dobra, to zatrzymaj to. Ale musisz wyruszyć natychmiast. I nigdy, przy nigdy nie wracaj do LA. Albo cię zabiję. Thank you. Oh, thank you. Pamiętaj, nigdy nie wracaj. I wyruszaj natychmiast. Tak. Wypuściliśmy go, no. Zyskaliśmy człowieczeństwo. Raczej nie będzie większego konsekwencji, szczególnie, że scenariusz zaraz niedługo zostanie zniszczony.
Ma farta, że no znasz Nosferatu jest dobrym... Jest wampirem o dobrym, szczodrym? Szczodrym sercu. Nie, ja go zabiję. Dobra, nieważne. Pamiętacie? To jest właśnie wysypisko. Brothers Salvage. Nie, zaraz, Salvage to jest tego. To jest... dzicy? Dziki? Dzicy bracia? To w tym rodzaju to jest. Chodzimy. Prawdopodobnie tu się ukrywa morderca. Dlatego też od razu zmienimy zbroję. Znaczy zbroję, no. Ubranko. Tu chyba nic nie ma. Faks. Nie będziemy strzelać do pieszków. Przeładujmy wszystkie bronie. O! Nie zapisałem. Cholera. No bez jaj! Czekajcie moment.